Machamy wszyscy. Machamy. Dobry, dzień dobry. Pracownicy i studenci przygotowali ofertę weekend z AWF-em. Była to oferta skierowana zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych, osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych. I tak w piątek bawiliśmy się z dziećmi, graliśmy, był piątek lekkoatletyczny i inne jeszcze takie właśnie imprezy zorganizowane głównie z myślą o tych najmłodszych naszych pociechach. Dzisiaj z kolei trwa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego. Poza tym trwają ćwiczenia na pływalni, następnie wykłady, no i pokaz ratownictwa medycznego, jak również zgadywanka terenowa. Jestem na olimpiadzie przedszkolaka po raz pierwszy, więc nie miałam żadnych oczekiwań. Za to miałam bardzo dużo obaw, ponieważ mam bardzo ruchliwe dziecko i często jest niezadowolone z tego, co robi się w przedszkolu, bo ma akurat inne zainteresowanie, ale jestem naprawdę zadowolona. Nie wyobrażałam sobie, że będzie aż tak fantastycznie. Jest 18 już z kolei, olimpiada. Organizują to studenci w tym roku, drugiego roku wychowania fizycznego, a także studenci turystyki i rekreacji. Jest to tak naprawdę podsumowanie ich całosemestralnej pracy teoretycznej i praktycznej na zajęciach, a tutaj mają możliwość sprawdzenia się tak naprawdę w praktyce, jak dzieci reagują, jak się zachowują i tak naprawdę mogą dzięki temu nabrać sporo doświadczenia na praktykach, które już niedługo czekają je ich w szkołach. Super! I ostatni raz, ostatni. Dla klas pierwszych i trzecich my organizujemy tutaj turniej piłki nożnej. Myślę, że ciekawa impreza, zresztą emocji bardzo dużo i młode talenty można już wyławiać. Planujemy zabiegi głównie dla kobiet, dla ciała. Chcemy, żeby nasze panie były piękne, młode, no i bogate przy okazji. No i w związku z tym tutaj kosmetyczki będą doradzały, co robić, jak robić, ażeby ta uroda nasza nie przemijała. Jak najdłużej, żebyśmy były zdrowe i piękne. Bardzo dobrze. Prezentujemy zabiegi tutaj takie pielęgnacyjne, prezentujemy również makijaże, czyli praktycznie każda z pań, która nie ma czasu, może dzisiaj skorzystać naprawdę z bardzo profesjonalnych zabiegów i z bardzo dobrych kosmetyków. A kierunek myślę, że jest bardzo oblegany i to sobie szkoła, uczelnia zapracowała na tę dobrą opinię. Ja miałam okazję pracować w różnych miejscach i tutaj jest bardzo dobra baza naukowa. Są naprawdę bardzo dobrzy naukowcy, są osoby z kadry znakomicie przygotowane i no, uczelnia stara się, to widać. Mało kto się może takim gabinetem pochwalić jak my, a takich gabinetów mamy dwa. Też tutaj oferujemy takie usługi związane z oceną stanu zdrowia, rozwoju, sprawności. Chcemy pokazać rodzicom, jak należy zwracać uwagę, jak należy oceniać właśnie te wszystkie przejawy rozwoju, żeby dzieciaki rosły proste, zdrowe, silne. Oferty były naprawdę bardzo ciekawe i w zasadzie takie oferty, które dotyczą nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również tych wszystkich, których interesuje problematyka zdrowia w ogóle jako takiego. Nie odrywając brzucha i klatki piersiowej, unieść ramiona do góry, włączając do pracy mięśni grzbietu i mięśni ściągające łopatki. Wytrzymujemy chwilę, puszczamy. Kształcimy studentów na czterech kierunkach. Musimy mieć kontakt ze wszystkimi nowoczesnymi metodami, formami pracy i w związku z tym no, chcielibyśmy to również zaoferować mieszkańcom. No, akurat ta trzydniówka to jest taka zbitka, bo wcześniej organizowane były różne imprezy, ale niejako oddzielnie. No, w tej chwili akurat jest to taka trzydniowa oferta.
być może w przyszłości powtórzona, przerodzi się w taką trwałą, cykliczną imprezę, skierowaną głównie do mieszkańców, bo studenci owszem uczestniczą w tych wszystkich imprezach. Dla nich to jest właściwie sprawdzian swojej wiedzy, ich umiejętności. Poza tym jest to też forma szkolenia, forma dokształcania. Ale głównie chcemy, żeby uczestniczyli z nami mieszkańcy miasta. Ten masaż, który dzisiaj zaprezentowaliśmy, to jest masaż Worksite. Masaż ten powstał w Stanach Zjednoczonych już w 70-tych latach. Na szczęście jest już u nas w Polsce i na szczęście możemy już cieszyć się tym masażem w Polsce. Jest to masaż, który właściwie specjalnie był zrobiony dla firm, które z tego mogłyby korzystać, dla pracowników firm, którzy są obciążeni stresem, obciążeni pracą biurową, która wymusza trudną tak naprawdę pozycję dla kręgosłupa, i został stworzony właśnie dla osób, które korzystają, które pracują w biurach. Na pływalni zorganizowaliśmy dwie imprezy. Pierwsza to jest związana z możliwością poprawienia swoich sposobów pływania lub nawet technik pływania sportowego. I druga impreza to będzie związana z gimnastyką w wodzie, którą będzie kierowała pani doktor Renata Golanko. Chcemy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej nie tylko pomóc pływać lekko, przyjemnie, no i w miarę możliwości dosyć szybko. Celem tych wszystkich imprez jest przede wszystkim pokazanie, jak uczestniczyć aktywnie w kulturze fizycznej, pokazać, że aktywny udział i racjonalny tryb życia sprzyja zdrowiu, sprzyja poprawie naszego samopoczucia.